Hej, hej, hej! Witam was bardzo serdecznie w grze pod tytułem Witches Pranks. Jesteśmy w drugim odcinku naszych przygód. Próbujemy uratować księcia zamienionego w żabę i ogólnie poskromić niewyżytą czarownicę, która szuka sobie męża. Aktualnie siedzi w salonie piękności, a my dotarliśmy do drugiej lokalizacji, powiedzmy. Wygląda na to, że jest to pałac naszej księżniczki, ukochanej księcia, która zapadła w głęboki sen i w ogóle widzicie, cały zamek jest pokryty bluszczem. To wszystko oczywiście za sprawą czarownicy. Właśnie zobaczyłam, że potrzebujemy aż 4 strzał, więc zanim wrócimy sobie do etapu tego, w którym byliśmy ostatnio, a mianowicie tutaj mamy naszą zagadkę i mamy złożyć miecz, więc spróbujmy się tym zająć. A i one w ogóle... Da się je przestawić? Da się. Dobra, czyli musimy ustawić kolejność. Myślę, że to tu, to tu. O. Dobra, jest. Ta rękojeść będzie na pewno w tym miejscu, ale tu potrzebujemy... I tu, i tu. I tu potrzebujemy węża. Oj nie, wyszłam sobie. Kontynuację węża. To może te dwa ze sobą jeszcze. Ja myślałam, że to nie toperz, a to w sumie jakaś ważka może być tak naprawdę. Czy tu jeszcze gdzieś? Czekajcie, zanim przejdziemy dalej. Nie, to jest tylko kłekłe. Szukam, czy jest jeszcze gdzieś strzała, którą mogłam pominąć. Jest tylko ten pyłek. No nic, to wejdźmy do... To jest... To jest... Stary... Stara przyczepa zielarza, ponoć. Mamy jakiś zwój. Trzeba podlać i wyrośnie kwiatek. No dobra. Podlej. Wyrósł kwiatek i zebraliśmy kwiatek. Mamy dużo składników. Ciekawe, czy wszystkie nam się przydadzą. Tu można ekran przesuwać góra-dół. No dobra. Tu mamy jakieś smoczka, który się chowa. O. Like something round in the middle. Czegoś w środku brakuje. Dobra. Czyli potrzebujemy jakiś klucz tu znaleźć. Tu jest jakiś parasol. Four spokes are broken. A, i pewnie do tego te strzały będą potrzebne, skoro aż 4 sztuki. Tu mamy strzałę. Mamy jakieś łapki. Tu jest jakiś chili. Jakiś amulet. Kolejny ptaszor. O! Pióra, dobra, mamy pióra. Czosnek, tu jest... O, okej, klepa. Aha! Chili paper. I ziejącego ogniem... I ziejącego ogniem... Smoczka tam mamy. Dużo elementów. Tu jest jakaś szkatuła. Tu w ogóle super lampka ze świetlików. Bardzo mi się podoba. Tu są jakieś przyrządy. A czy przypadkiem nie będziemy musieli do klatki złapać tego smoczka, co nam ucieka? Sprawdźmy. And Instagram Small Animals. It was bred by Crazy Wizard Selectionist Cultivators. Okej. O, jedyną metodą, żeby się go pozbyć, jest oblanie jakby korzeni potką palącą, powiedzmy, tak? Burn potion. Volume 3. Potion and potions.
Poisons. Okej, okay, czyli książka. I tu jest ten klucz. W trzecim rozdziale jest informacja o brakujący element. Musimy mieć 5 elementów. 5 flakonów, 5 elementów. Ziejącego smoka. Tutaj resztki jajka, to mamy. A, widzicie, szkatułka jest na proszek. Dobra, to lecimy zebrać rzeczy. Chodźmy najpierw po proszek z kwiatków. Jakie sprytne. Dobra, mamy to. Teraz spróbujmy złapać smoka. Nie zrobię ci krzywdy. To była salamandra ognista. No dobra, to wiele tłumaczy, słuchajcie. I teraz musimy chyba poustawiać tak, żeby zgadzały się symbole. O. To teraz ten możemy wrzucić tu, ten wrzucić tu. I już. Nie było to jakoś turbo skomplikowane, na szczęście. Make go to potion bottles. A, dobra. Żeby kształt etykiet rozpoznać. Co? Aha, i one się nie składają, będziemy musieli je później poprzyklejać. Lubię tego typu zagadkę, że szukamy elementów, one się składają w jakąś tam całość. I potem takie elementy musimy wykorzystać. Spoczy pomysł. No dobra, i pytanie, które to miały być, bo nie pamiętam. Aha, samo wzięło te, które są potrzebne. No to lecimy, słuchajcie, kombinować. Buteleczki. Ziejący stworek. Proszek. To. To. I skorupki jajka. Okej. Okay. Teraz do jednego mamy wrzucić ptaka. Kwiatki. Tarcze. Aha, i podgrzać. I co? Nie wyszło? A, bo to nie kwiatka wrzuciłam, tylko skorupki. Boże, dobra, jeszcze raz. Zielony dymek poszedł, więc chyba dobrze. Okej. Okay. Teraz mamy jagódkę, pyłek, ufolutka, kwiatka i podgrzewamy. Poszedł zielony dymek. Oh yeah! Ostatni, skorupki. Potem jest taki ala wąż. Podgrzewanko. Jagódka. Słoneczko na misce. I podgrzewanko. To w ogóle nie wiem, czy w tle widzicie, ale jest taki schemat, jak zrobić szczurko nietoperza chyba?
Jeśli spróbujemy to. O. Gdzie? Jest nietoperz, plus coś tam, plus ogon daje szczurko nietoperza. Z żabą. A to będzie żaba po drodze chyba. Bo są łapki żaby. Dobrze, teraz mamy co zrobić. Ten. Tarcza. I proszek. Korekt. Super. Możemy zabrać cały kociołek. I iść ratować sytuację. Ale dalej nie wiem, gdzie jest ostatnia strzała. Żeby zrobić to z tym... No nic. Miejmy nadzieję, że się jeszcze pojawi. Kłe-kłe. O, dzieje się. Super. Księciunio uratowany. Możemy teraz zobaczyć bramę. Tu mamy pająga. Czy możemy go omieść? Aha. Oczywiście, że możemy. Siatka. Dobra. Jest strzała. Dobra, to czekajcie. Tak, mamy strzały, to możemy najpierw spróbować wykorzystać do parasola. Co się pod parasolem kryje? Puzzle. Jeden z czterech. Okay. Siatkę możemy naprawić. Co, wrzucamy księcia? Tak, książę bohater. Parasol, proszę cię bardzo. Jak pomysłowo, kurde. Lepiej byśmy tego nie wymyślili. I teraz on oczywiście będzie miał siłę, żeby to zrobić. Jedną łapą. No dobra, dwoma. No, serio tego pierwszego żeśmy nie zrobili. Coraz mi smutno. Ciekawe, czy będzie można powtórzyć rozdział. A właśnie. Przecież tu gdzieś były rozdziały rozpisane. A tu. Dobra, nie klikam na razie, bo nie chcę, żeby tu nic się dziwnego stało. Tu jest wszystko obrośnięte. Ten śpi. W sumie możemy zacząć zwiedzanie od niego. Tu jakiegoś klucza brakuje. Mamy szczotę. Pióro. Od razu widać, że się w oczy rzucają pewne elementy, nie? Jest to samo. Co tu jest? O, świnka. Henry de Hoog. De Hoog. De Hoog? De Hoog. Napiszcie w komentarzu, jak to się czyta. Winner of the Internal Farmers Expo. Nie wiem, po co nam obrazek świnki, ale... A, obrazek po nic, ale było nam potrzebne wiaderko. No dobra, tu widzę dzwoneczki. Tu mamy na pewno jakiś klucz. Zanim wejdę do domku, czy tam kliknę w domek, to chciałabym sobie jeszcze porozglądać. Ale wydaje mi się, że nic więcej tu raczej nie... Nie znajdziemy. Potrzebujemy czterech puzli i jeszcze dwóch piór. No nie. O. Mamy wiadro z wodą.
A, bo ten zamek przecież... Olej. No to z olejem może być ciężko. Aha. No to bym nie wpadła, że ona będzie miała. Będę dostać się do szafki pod spodem. O, jest olej. Super, ale dalej nam brakuje jednego elementu układanki. Aha, okej, można i tak. Dobrze, spróbujmy w takim razie te puzzle tu umieścić. No i co mamy zrobić? A, wyszukiwanie, dobra. O, shit. Zajebiście, to trochę się zejdzie. Później. Katastrofa. Jest to okrągłe, to trzeba śledzić, słuchajcie, jedno. Tu mamy ten kolorowy cały czas. O, dobra. Niebieski, tu jest niebieski. Tu mamy poduszeczki, tu dalej mamy niebieski. No i już, udało się. Ale w pierwszym momencie taki się mindfuck robi, jak to się tak mocno, wiecie, kręci, przesuwa. Okej. Okay. Workroom. Co my tu mamy? Tu mamy jakiś róg. Rusty helmet. Jeszcze nam został olej. Co prawda już nie mamy szczotki, ale... Aha, czyli musimy znaleźć górę od niego. Nożyce. Nie ma... No, jak to się nazywa? Korytka? Korytko się chyba nazywało. Ten element do przeplatania między... O, jest pióro. Owieczki! Trzeba owieczkę plus nałożyć włóczkę na owieczkę i będzie owieczka taka cała. No dobra. Fame, it can be some needlework. Czyli potrzebujemy włóczki. Zakładam, że mamy iść ogolić owce teraz. To by nam się jakieś wrzeciono przydało do robienia tego.
korek potrzebujemy otworzyć. Aha, dobra. Toy ship. Dobra, mamy baranki. Czy ja te baranki mogę na przykład tu włożyć? Mogę. A, i ona wtedy się kręci się drzwi otwą. A, jakie sprytne, kurde. Czyli musieliśmy zrobić tak, żeby kołysanka była dłuższa. A była dłuższa tylko wtedy, jeżeli były na niej figurki. No dobra, mamy piórko. Matching reflections are your best bet. No dobra. Hardowy helmet, to mamy dobrze, hełm. A patrzcie, czyli tu mamy obraz, a tu mamy elementy, które muszą wyglądać tak jak te z obrazu. Rozumiecie? Czyli musimy zaraz spalić ogień i tak dalej, i tak dalej. Drawing emblem. Są chwasty. Tu miecza brakuje, na przykład tu brakuje hełmu. Nożyce. Tu trzeba będzie utkać pewnie proporzec. Jest i... korytko? Nie pamiętam. Sorry, nie pamiętam, jak to się nazywało. Czyli jeden element się zgadza. Dobra, wróćmy do tego pomieszczenia. Załóżmy hełm. Pióra, proszę cię bardzo. Mam pióra. Możemy... Aha, tutaj mieliśmy otworzyć. O, tu. Jest mieczor ukryty. Tu utkamy na pewno ten proporzec, który wisi. Nie wiem... Aha, skończyło się. Odcinamy. Mamy proporzec. Czy tu się da położyć go? Ja myślę, że musimy ten, na tym proporcu namalować ten miecz, ale pewno nie jestem. Sprawdzimy to za chwilę. Wróćmy do tego miejsca. Możemy założyć hełm. Możemy wstawić miecz. No to mamy tu. No, ale dobra, jak to zrobić? Jak to zrobić? Bo tak naprawdę to nam zostały trzy rzeczy. Zostało nam to. Zostały nam krzaki. I ogień. Czy jest opcja, że tu coś jeszcze możemy zrobić? A właśnie, może tu, o. Czyli jednak musieliśmy to przyjść podlać. Dobra, to skoro tak... Nie, to raczej nie możemy tu położyć. Ogień. Się przyda. No dobrze, i co z tym proporcem? Jak ja to mam wykonać? Ech.
Nie widzę, tylko tu mogę kliknąć jeszcze. Może muszę to położyć najpierw. To. Ani jedno, ani drugie. A może tu, czekajcie. O. Bo nie bardzo wiem, co ja tu mam zrobić teraz. Nidozuj the correct colors to the correspondent place. No dobra, ale to nie zadziałało. A, dobra, chyba, że tak. Musi się podświetlić. Okej, okay, jeszcze fioletowe na miecz. Mamy to, dobrze. Jest! Odbicie lustrzane. Ostatni element. No i patrzcie, książę już poszedł, a my pójdziemy za nim dopiero w następnym odcinku, moi drodzy. Także w tym miejscu was zostawiam w niepewności, co czeka nas dalej. No powiem wam, że ponownie jestem mega zajarana. Jak zapewne wiecie, ja i tak siedzę i nagrywam te odcinki jeden po drugim. Nie wiem, czy uda mi się nagrać łącznie całą grę od razu, czy nie, ale totalnie super bawię się w tej grze. Mega mi się podoba grafika, mega mi się podoba tematyka. Także jaram się totalnie. Mam nadzieję, że również wybawicie się świetnie oglądając ze mną te... oglądając te moje poczynania. O. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście, że oglądacie, że towarzyszycie mi w tej podróży. I co, żegnam się z wami i widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. See ya!